No i znowu, szeregowy katolik i skromny inżynier górnictwa, który zna się tylko na węglu i na niczym innym, bierze się za czytanie i rozważanie Pisma Świętego. I to bez specjalnego zezwolenia księdza biskupa, czy chociażby proboszcza przynajmniej. Bezczelność. Co nie? Przecież inżynier zna się tylko na liczbach, ale na czytaniu i to ze zrozumieniem to już nie. Czy to nie jest skandal? Bo górnikowi skromnemu nie wolno znać się też i na Biblii, ma się znać tylko na węglu. Wiadoma rzecz, nie jest tak inteligentny jak ksiądz. Domyślam się, że jeżeli ktoś jest na przykład piekarzem, to nie powinien znać się na filatelistyce, a jeżeli ktoś jest na przykład mechanikiem, to nie powinien znać się na wędkarstwie. Mechanik ma być mechanikiem, piekarz piekarzem, a górnik górnikiem. I niczego mu już innego wiedzieć nie wolno. Tak jak ksiądz jest księdzem i nie zna się na niczym innym. I tylko jemu wolno znać się na Biblii, bo skończył stosowne seminaria, studia teologiczne, no i jest wyświęcony. Ale apostołowie byli prostymi rybakami i żaden biskup ich nie wyświęcał na księży. Nie skończyli żadnych studiów teologicznych, żadnych seminariów duchownych, a znali się na Ewangelii jak żaden inny. Ba, nawet sami napisali tą Ewangelię. No i dorzucili jeszcze do tego listy pasterskie i inne pisma, z których teraz skorzystają ci, co mają stosowne wykształcenie teologiczne, a tamci nie mieli. No i nie wiem, jakim prawem to mogli zrobić i napisali Pismo Święte, Nowy Testament. Przecież nie mieli do tego żadnych upoważnień, prawa i powinni to zostawić wykształconym ludziom, znawcom teologii, religii, jakimś rabinom uczonym w pismach, w prawie, nauczycielom religijnym, czy nie wiem komu. No i właśnie dzisiaj ten kolejny odcinek poświęcimy na rozważanie trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, gdzie jest o jednym takim nauczycielu i znawcy religii wybitnym, który skończył wszystkie możliwe seminaria, szkoły religii, sam je nauczał w Izraelu, cieszył się wielkim poważaniem, a nazywał się Nikodem. Przyszedł on nocą do Jezusa. Nie wiemy, dlaczego za dnia nie przyszedł. Może bał się przyjść za dnia, żeby inni znawcy religii go nie ujrzeli, nie widzieli go. Bo przecież Jezus był zwykłym, prostym człowiekiem, niewykształconym, wręcz z nizin społecznych, zwykłym cieślą, który nie mógł się równać z wielkim nauczycielem teologii i czcigodnym profesorem religii, jakim niewątpliwie był Nikodem. Co z tego spotkania wyniknęło, dowiemy się już za chwilę, kiedy pochylimy się nad Ewangelią Jana, trzeci rozdział. Zapraszam. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? A był pewien człowiek wśród faryzeuszy o imieniu Nikodem, przywódca żydowski. Ten przyszedł w nocy do Jezusa i powiedział do niego: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt takich cudownych znaków czynić nie może, które ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Jak tu czytamy z tego pierwszego zdania, to Nikodem właściwie nie przyszedł do Jezusa, żeby się o coś zapytać. Czegoś nie rozumiał, chciał zapytać. Ten wielki uczony teolog wie już wszystko. Ktoś taki jak dzisiejszy arcybiskup. No i on nie musi się niczego pytać. Nikodem przyszedł właściwie zakadzić Jezusowi, tak byśmy to powiedzieli dzisiaj, wyrazić mu uznanie, jak wynika z tego pierwszego zdania. Może pragnął tego samego ze strony Jezusa. Może chciał, żeby Jezus wyraził jakieś uznanie, podziw dla jego wiedzy, dla jego uczoności i tak dalej. A Jezus zaskakuje go kompletnie i gada mu o czymś kompletnie odjechanym, co może zaskoczyć każdego, kto czyta ten tekst, zwłaszcza jeżeli czyta go pierwszy raz. Jezus w odpowiedzi rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nie narodzi się na nowo jest w innym tłumaczeniu. Jezus każe mu się narodzić na nowo, czyli zrodzić z góry, jak to jest właśnie w tym tłumaczeniu. Choć ja wolę te tłumaczenie narodzić się na nowo. Zanim spróbujemy rozkminić, czym właściwie jest to nowe narodzenie, to powiedzmy sobie, czym ono nie jest. Bo na pewno nie jest to jakieś nowe przeżycie emocjonalne, jakieś emocje, silna egzaltacja religijna, wzruszenia czy coś podobnego.
Choć bywa, że przy takim wydarzeniu jak Nowe Narodzenie, te emocje również są, silne emocje towarzyszą temu i są obecne. Nowe Narodzenie nie jest też nabyciem nowej wiedzy religijnej, zmianą jakiejś świadomości wynikłym z ukończenia jakiejś szkoły teologicznej, czy rekolekcji, czy seminarium. Choć wiedza, ta podstawowa, którą teraz tu czytamy, jest potrzebna do Nowego Narodzenia. Nowe Narodzenie nie jest też zmianą Kościoła, do którego należysz. Choć po Nowym Narodzeniu człowiek często znajduje nową wspólnotę ludzi, tak samo nowonarodzonych jak i on. Ale Nowe Narodzenie nie jest też chrztem zanurzającym wodę. Jeżeli już, to człowiek musi się zanurzyć w Duchu Świętym, a nie w wodzie. Właśnie Nowe Narodzenie zanurza człowieka w Duchu Świętym, ale to nie jest wszystko. Nowe Narodzenie nie jest też pokutowaniem, tak wielu ludziom się wydaje. Choć zmiana myślenia, opamiętanie, pokutowanie i zawrócenie z tej drogi, którą się szło, jest niezbędnym elementem Nowego Narodzenia. Ale Nowe Narodzenie to jest coś znacznie więcej niż to wszystko, co tutaj zostało wymienione i przynosi skutki bez porównania większe dla naszego życia. Jedno jest tylko pewne, że bez Nowego Narodzenia nie można ujrzeć Królestwa Bożego. I to Jezus tutaj mówi bezsprzecznie, nie pozostawia żadnych złudzeń, żadnych niedopowiedzeń ani dowolności wyboru. Musicie się na nowo narodzić. Musisz. To nie jest, że możesz, tylko że musisz. Żeby to lepiej zrozumieć, zagłębmy się teraz jeszcze raz w dalszą część tego tekstu. Zdanie kolejne. Nikodem powiedział do niego, jakże może człowiek zostać zrodzonym, będąc starcem? Nie może on powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać zrodzonym. Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nikodem oczywiście nie zrozumiał, o co chodzi Jezusowi, no bo któż mógł zrozumieć takie słowa? No, do dzisiaj większość ludzi nie rozumie takich słów, nie rozumieją, co znaczy narodzić się na nowo. No, jeżeli traktować to dosłownie, no to tak jak Nikodem trzeba by było zapytać, a cóż, mam wejść do łona matki mojej, skoro jestem starym człowiekiem, 70 lat, no to jest absurdalne, groteskowe wręcz. Dla większości ludzi niezrozumiałe i bez pomocy ducha chyba nikt nie jest w stanie tego zrozumieć i pojąć właściwie. Bo no, to zdanie jest po prostu absurdalne, jak tu można się narodzić na nowo, o co tutaj chodzi? No, na pewno niektórzy ludzie czasami myślą może tak, że byłoby wspaniale się tak jeszcze raz narodzić, przeżyć jeszcze raz wszystko, ale oczywiście nie tracąc niczego z tego, co się już przeżyło, ani tej wiedzy, którą się zdobyło przez długie lata życia, ani doświadczeń i tak dalej. No, ale nawet gdyby ci się tak udało wejść do łona matki i jeszcze raz się narodzić, tak, zacząć swoje życie od nowa, teoretycznie oczywiście, to i tak dalej byłbyś tym samym starym człowiekiem. Tym samym zepsutym i starym człowiekiem. Pod tym względem nic by się nie zmieniło, więc na pewno nie o to chodziło. Zresztą coś takiego jest niemożliwe fizycznie, dlatego Jezus tłumaczy Nikodemowi, że musi się narodzić z ducha. Że nie wystarczy, że się narodził z ciała, tutaj zaznacza, że narodził się z wody i z ducha. Co to znaczy z wody i z ducha? No, z wody myślę, że no niektórzy oczywiście rozumieją to jako chrzest, ale to można rozumieć też po prostu dosłownie. Z wody to znaczy każdy człowiek, który się rodzi, przechodzi przez wodę. W tym sensie, że znajduje się w wodach płodowych, te wody płodowe odchodzą. Byłem przy narodzinach trójki swoich dzieci, więc wiem, jak się to dzieje i kiedy te wody płodowe odejdą, wtedy rodzi się człowiek, przychodzi na świat. Oczywiście taki człowiek, który znajduje się w łonie matki, on w ogóle nie ma pojęcia o tym, to można by użyć takiej ilustracji, on nie ma w ogóle pojęcia o tym, że istnieje jakieś inne życie pozamaciczne. Takiemu człowiekowi, który żyje w macicy, wydaje się, że to jest jedyne możliwe życie, jakie istnieje. I gdyby mu tłumaczyć, że to prawdziwe życie zaczyna się po urodzeniu, po narodzeniu się, kiedy wyjdzie już na ten świat, zobaczy światło dzienne, będzie mógł zażywać wolności, poruszać się i tak dalej, to co może normalny człowiek robić, no to chyba nikt nie chciałby do końca życia żyć w tej macicy, choć tam na pewno jest takiemu człowiekowi bezpiecznie,
w jakimś sensie przyjemnie, w jakimś sensie no, miło, ciepło. I może nie jeden nie chciałby stamtąd wychodzić na światło dzienne, gdzie jednak czekają człowieka różne wyzwania, cierpienia i tak dalej. I tak samo jest z narodzeniem. Też można to porównać. Nowe narodzenie w sensie tym duchowym, o którym tutaj Jezus mówił Nikodemowi, można by porównać właśnie z takim narodzeniem się człowieka. Tak? Człowiek, który się rodzi, on zaczyna wszystko od samego początku, od nowa. Jego umysł jest jeszcze pusty. On musi ten umysł zapełnić wiedzą, informacjami, przeżyciami, emocjami, wszystkim. I tak samo jest z człowiekiem, który się narodzi na nowo. On musi porzucić stare swoje myślenie i zacząć od nowa. Zacząć wszystko od nowa. Zacząć od nowa, inaczej postrzegać świat. Przewartościować wszystko, co do tej pory było ważne w jego życiu. No, co jest ważne w życiu człowieka? No, sam człowiek, sam ja jestem najważniejszy dla siebie, tak? Jestem na pierwszym miejscu. Na swoim tronie swojego życia, można tak powiedzieć, ja zasiadam. I właśnie nowe narodzenie polega na tym, żeby to wszystko przewartościować i rozpocząć od nowa. Tak jak dziecko, które się rodzi, kocha swojego tatę i swoją mamę, tak i człowiek, który się na nowo narodzi, kocha Boga. Kocha Boga i zaczyna całe życie od nowa. Według Bożego wzorca, a nie według swojego egoizmu, w jakim się nauczył żyć przez kilkadziesiąt lat. To jest nowe narodzenie. No i Jezus dalej mówi, co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, że konieczne jest, abyście zostali zrodzeni z góry, czyli zrodzeni na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto jest zrodzony z ducha. W jaki sposób działa wiatr? No, czy wiatr widzimy? No wiatru nie widzimy. Widzimy tylko działanie wiatru. Jego oddziaływanie na gałęzie, na drzewa. Wiatr potrafi, jak jest silny, poruszać drzewami, nawet wykorzeniać całe drzewa, które są spróchniałe czy zepsute jakieś i wykorzenia ich, te drzewa, które są spróchniałe. I tak samo wiatr Ducha Świętego w naszym życiu powinien wykorzenić to, co jest złe. Kiedy już dostaniemy się pod wpływ tego wiatru, jak Jezus tutaj naucza, że Duch Święty jest jak wiatr, to będzie widać efekty działania tego wiatru. Chociaż wiatru samego nie widać, tak? No tak jak Boga nie widać. No, niektórzy ludzie mówią, że jeżeli czegoś nie widać, to nie istnieje. Ale można poznać, że to istnieje po działaniu, po owocach, po skutkach działania. No na przykład prądu elektrycznego nie widać, no ale włóżcie palec do gniazdka, to się przekonacie po działaniu tego prądu, że on tam jednak jest. Albo fal elektromagnetycznych nie widać, tak? Ale w tym pomieszczeniu, w którym ja tu jestem, to są tysiące fal elektromagnetycznych różnych, telewizyjnych, radiowych, takich, na jakich działają komórki nasze, smartfony i tak dalej. My ich nie widzimy, ale kiedy włączymy telewizor, to zobaczymy te fale. Albo kiedy włączymy smartfona, czy będziemy z kimś rozmawiać, to się przekonamy, że po działaniu tych fal widać, że one istnieją. Tak samo po działaniu wiatru. Choć nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd zmierza i nie widzimy tego wiatru, ale w naszym życiu po działaniu poznajemy, że jest Duch Święty i że On działa. To jest właśnie ten wiatr, którego nie widać, ale widać po efektach. Więc Nikodem nadal nie wiedział, jak ma się to stać, no i dopytywał się Jezusa, jak to się może stać. Jezus w odpowiedzi rzekł mu, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jak widać tutaj, Jezus nie jest takim mięczakiem, miękiszonem, tylko takim dosyć twardzielem, no bo odpowiedział mu, no jak to, no to jesteś nauczycielem w Izraelu, biskupem czy arcybiskupem, a tego nie wiesz? Ja myślę, że gdyby dzisiaj zapytać biskupów, arcybiskupów, co to jest nowe narodzenie, co to znaczy, musicie się na nowo narodzić, dlaczego ludzie muszą się, ja jako katolik, wszyscy katolicy musimy się na nowo narodzić, no to myślę, że być może prawdopodobnie tak samo jak Nikodem dopytywałby, a cóż to znaczy narodzić się na nowo? Bo najprawdopodobniej tak uczony w pismach Nikodem, wielki teolog, nauczyciel w Izraelu, też tego nie wiedział, a jest to podstawowa prawda w Biblii. Myślę, że należy to do jednych z najważniejszych dogmatów biblijnych.
bo bez nowego narodzenia się nikt nie może zobaczyć Królestwa Bożego. A więc być zbawionym. A jaka jest alternatywa dla zbawienia? No nie ma innej, jest tylko jedna alternatywa. Albo jesteś w niebie, albo jesteś w piekle. Innej możliwości nie ma. Więc ten, kto nie zobaczy Królestwa Bożego, ten zobaczy piekło. No i tutaj dalej czytamy. Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, że co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. A naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam powiedziałem o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie, jeśli mówiłbym wam o sprawach niebiańskich? No właśnie, któż wierzy naszym słowom? No nikt nie wierzy. No ja tu czytam czarno na białym. Tutaj nie ma żadnego przekrętu, ani ja niczego nie dodaję od siebie. Niczego nie ujmuję. Czytam jak jest, jak leci. Wszystko jest jasne. Jezus przecież, jeszcze raz powtarzam, nie przemawiał do jakichś uczonych w pismach, wielkich jakichś tam arcykapłanów, czy jakichś ludzi, którzy skończyli seminaria teologiczne czy inne. Jezus przemawiał do prostych, niewykształconych ludzi. I ci prości, niewykształceni ludzie wszystko to rozumieli. No nie mieli innego wyjścia. To jest powiedziane w prostych słowach raczej. Jeśli się to czyta ze zrozumieniem i rozważa, no to niewielkim trudem bardzo łatwo idzie dojść do sedna, o co właściwie chodziło. Choć są takie trudniejsze fragmenty, jak właśnie ten o nowym narodzeniu. No i tutaj czytamy dalej. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak właśnie musi zostać wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. No właśnie, tu jest trochę może enigmatyczny, zastanawiający fragment, o co chodzi z jakimś wężem na pustyni, którego wywyższył Mojżesz. Że tak musi zostać wywyższony Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus. Tutaj tą drugą część rozumiemy, że to się do Niego odnosi, ale o co chodzi z tym wężem? Otóż jak oczywiście Żydzi znali znakomicie Stary Testament, my może trochę gorzej, więc wypadałoby tutaj się na chwilkę zatrzymać, bo kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu przez Morze Czerwone, szli przez pustynię, jak wiemy, trwała ta podróż, ta pielgrzymka 40 lat. Dlaczego tak długo? Z powodu krnąbrności ludu Bożego, krnąbrności, który wciąż wynajdywał kolejne problemy przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi, ciągle szemrali, ciągle jakieś bunty podnosili. Bóg zaspokajał wszystkie ich potrzeby i picia, i wody, i jedzenia, i wszystkiego, czego tylko potrzebowali, ale oni ciągle byli niezadowoleni, ciągle chcieli więcej, ciągle mieli jakieś zastrzeżenia, czy to do Mojżesza, czy to do Pana Boga. I koniec końców Pan Bóg zesłał na nich plagę węży jadowitych. No, dzisiaj jadowite węże możecie znaleźć na internecie. Nie trzeba szukać daleko. Choćby pod tym filmem znajdziecie kilka jadowitych węży, czy na Facebooku, czy jeszcze gdzieś indziej, które mają jad żmijowy pod językiem. No i te węże kąsały tych ludzi, grzesznych i krnąbrnych. Oni w pełni na to zasłużyli, moim zdaniem, czytając tam te fragmenty Starego Testamentu, które opisywały ich głupotę i krnąbrność i bunt przeciwko Bogu. Zostali wyprowadzeni z domu niewoli, gdzie harowali po 16 godzin na dobę na Egipcjan, którzy ich wykorzystywali, biczowali, prześladowali na różne sposoby i po prostu wykorzystywali pod każdym względem. Tutaj zostali wyprowadzeni do ziemi obiecanej, już byli wolnymi ludźmi, no i znowu im nie pasowało, znowu niezadowoleni, znowu narzekali, grzędzili i tak dalej. Więc ta plaga węży została na nich zesłana i te węże kąsały tych Żydów, ten lud Boży, koniec końcem. No i wielu ludzi wskutek tego pokąsania groziła im śmierć. Wielu ludzi umarło, inni byli bliscy śmierci. I wtedy Mojżesz zwrócił się do Boga z prośbą, modlitwą, z prośbą, żeby coś zaradził na to, bo jak tak dalej pójdzie, to cały lud wyginie. Zresztą tak się też stało, bo oni przez 40 lat chodzili po tej pustyni, ciągle byli niezadowoleni, no ciągle mieli jakieś problemy i w końcu ze starości wszyscy wyginęli, doszło tylko bardzo niewielu, parę osób do ziemi obiecanej. No i oczywiście ich potomstwo, ich dzieci.
No ale wracając do tego węża, no i Mojżesz poprosił Boga, żeby Bóg coś uczynił, żeby ratować ten Boży lud. No i Pan Bóg powiedział do Mojżesza: weź, odlej z miedzi, sporządź z miedzi węża, takiego jak właśnie kąsał, tego jadowitego węża, sporządź taki model, ja bym to nazwał, węża, i umieść go na drągu, na palu, na kiju. Ja tutaj przygotowałem taki model, powiedzmy, jak można sobie to wyobrazić. Myślę, że to mogło wyglądać tak, że jeżeli to był ten wąż miedziany, odlany właśnie z miedzi, a to był ten pal, na którym miał być, czy drąg, to on miał zostać umieszczony w ten sposób. Miał zostać umieszczony na tym drągu. Co wam to przypomina? No mnie to przypomina krzyż. Oczywiście to jest tylko taka symbolika. Można się z nią zgadzać albo nie. Ona nie jest najważniejsza, tak, żadna symbolika nie jest najważniejsza. Ona tylko coś pokazuje. I tutaj ta symbolika pokazuje tego krzyża, który być może, że tak wyglądał, ja nie jestem tego pewny, ale tak przypuszczam, ona pokazuje istotę tego, co się wtedy tam stało. Bo Pan Bóg powiedział tak do Mojżesza: każdy, kto spojrzy na ten właśnie, na tego miedzianego węża, zamieszczonego czy przymocowanego do tego pala, być może, że on był przymocowany czy przybity właśnie w taki sposób też. Chociaż bardziej prawdopodobny jest taki, no ale tutaj ja nie będę, może jako inżynier dla mnie to jest ważne, sposób zamocowania tego węża, ale on nie jest najistotniejszy. W każdym razie każdy, kto spojrzy, zostanie uzdrowiony, uleczony i uratowany od śmierci z powodu tego jadu żmijowego. Te węże były śmiertelnie jadowite. No ale wielu ludzi, kiedy Mojżesz to oznajmił Bożemu ludowi, wielu ludzi po prostu wyśmiało Mojżesza, wykpiło go, albo po prostu powiedzieli: ale co ty takie bzdury opowiadasz? Od spojrzenia na takiego węża my mamy być uzdrowieni. I wielu ludzi tego po prostu nie zrobiło, bo nie zawierzyli Panu Bogu, który przemawiał przez Mojżesza, który Mojżesz był tym pośrednikiem i prorokiem. No i zlekceważyli Mojżesza: bzdury opowiadasz, głupoty, daj nam święty spokój. I pomarli ci, którzy nie uwierzyli. Ale ci, którzy uwierzyli, choć była to rzecz rzeczywiście, można powiedzieć, trochę no niedorzeczna, że od spojrzenia na takiego węża miedzianego umieszczonego na palu i zawierzenia, trzeba było zawierzyć Mojżeszowi i Bogu, że od takiego czegoś człowiek zostanie uzdrowiony. Ale ci, którzy uwierzyli, właśnie na tym polega wiara, że robię coś, co mnie się może nawet wydawać niedorzeczne. Może nawet to jest niedorzeczne, może to jest nawet głupie. Ale jeżeli mówi to Bóg, to ja w to wierzę. Wierzę. I ci, którzy w to uwierzyli, spojrzeli na tego węża, zostali uzdrowieni. I ten wąż symbolizuje właśnie Jezusa. Jezusa, który stał się dla nas grzechem, za nasze grzechy, jak ten wąż jadowity, który jest symbolem grzechu, zepsucia i zła. Został przybity do tego krzyża, właśnie tak. Być może, że ten krzyż Jezusowi wyglądał tak, a być może tak. Znowu nie jest to najważniejsze. W każdym razie został przybity do tego krzyża za nasze grzechy i każdy, kto spojrzy na Jezusa i uwierzy, zbawiony będzie. Właśnie tak samo jak tamtych, te spojrzenie i ta wiara uratowała od śmierci z powodu ukąszenia przez węża, grzech nas śmiertelnie ukąsił. Grzech jest tym jadem, który nas zatruwa, tą trucizną, która powoduje, że powoli umieramy. Ale od spojrzenia na ten krzyż z wiarą dostajemy tą łaskę niezasłużoną, że zostajemy uwolnieni od tego jadu, od tej śmierci, jesteśmy zbawieni. I dlatego tutaj on powołał się, Pan Jezus powołał się właśnie na tego węża. I w ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja się założę o każde dolary przeciwko orzechom, że Nikodem, który tego słuchał, po prostu nie wiedział dokładnie, o co chodzi. No oczywiście kojarzył tego węża, ale przecież jeszcze śmierć i ukrzyżowanie Jezusa nie nastąpiło.
I nikt nawet w najczarniejszych myślach nie miał takiego pomysłu, że to musi nastąpić. Uczniowie Jezusa nie mieli świadomości. Oni chodzili z Nim dlatego, że Jezus był Mesjasz, zapowiadany jako Mesjasz przez Jana Chrzciciela między innymi, ale Mesjasz to był ktoś, kto miał objąć królowanie. Więc oni liczyli na to, że Pan Jezus obejmie kiedyś królowanie, pogoni Rzymian, którzy opanowali Palestynę i uciskali ich, okupantami byli. No i wtedy oni zakrólują razem z Jezusem w tym nowym królestwie. Więc nie wiedzieli, że Jezus będzie jak ten wąż przybity do krzyża za ich grzechy, do tego właśnie, i że to On dokona właśnie tego odkupienia za nasze grzechy. Nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Każdy, kto uwierzy w to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, i uwierzy w to, w co najtrudniej uwierzyć moim zdaniem, że jestem grzesznikiem, że to ja powinienem zostać ukarany za moje grzechy śmiercią, tak jak Jezus został ubiczowany, umęczony, ukarany śmiercią. Przecież był święty, nie popełnił żadnego grzechu. Umarł za moje grzechy jako Syn Boży. Jeżeli ja w to uwierzę, jest bardzo trudno uwierzyć we własną grzeszność. Ludzie, większość mówią, no ale ja nie jestem taki zły, inni są gorsi. Może Hitler, może Stalin, może Putin. Albo jeszcze inni zbrodniarze, przecież jest tylu morderców, gwałcicieli, ale nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem i nie okradłem. Więc nie jestem takim złym człowiekiem. Jeżeli tak mówisz, to nigdy nie przeżyjesz nowego narodzenia. Człowiek musi wejrzeć w swoje wnętrze i żałować za swoje grzechy, pokutować, tak jak tu już wcześniej mówiłem, że pokuta jest najważniejszym, ale jednym z elementów, ale chyba najważniejszym nowego narodzenia. Jeżeli nie pokutujesz, nie zobaczysz swojego grzechu, swojego zepsucia, zła, bo przyjacielu, kimkolwiek jesteś, ale pomyśl, gdybyś miał taką władzę jak Hitler, albo Stalin, albo Putin, to co byś robił na ich miejscu? Prawdopodobnie swoich wrogów, którzy w jakiś sposób ci dopiekli, nazwijmy to, zlikwidowałbyś. No, Putin robił to kiedyś detalicznie, później coraz bardziej hurtowo. Wywoływał różne wojny, teraz na tych wojnach giną nie dziesiątki, ale setki, tysiące nawet ludzi, a być może w przyszłości może nawet miliony. Także jeżeli uważasz się za kogoś lepszego, to ten fragment Biblii nie jest, w ogóle Słowo Boże nie jest dla ciebie. Nie żyj sobie dalej po swojemu, tak chcesz sobie żyć, ale pamiętaj, że Bóg nie kieruje do ciebie swoich słów, bo nikt nie jest w stanie przyjść do Boga, jeżeli Bóg przez swojego Ducha Świętego nie przekona go o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja nie jestem w stanie tego zrobić w tej krótkiej pogadance czy refleksji. To zadanie należy do Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty ciebie nie przekona, to ja nie jestem w stanie ciebie przekonać. No i tutaj na końcu może już zakończymy na tym zdaniu, że wierzący w Niego nie podlega osądzeniu, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc ci, którzy mówią, że to są bzdury, że to są głupoty, że to jest jakieś nawiedzenie, czy jeszcze coś, wyszydzają, wykpiwają, zieją nienawiścią do Biblii, do Słowa Bożego, to wiedzcie, że już jesteście osądzeni. Nie musicie czekać na sąd ostateczny, bo już jesteście jedną nogą w piekle. To jest tylko kwestią czasu. Jest tam wyraźnie napisane, że Jezus nie przyszedł po to, żeby osądzić. On ci chce dać szansę. Ty skorzystaj z tej szansy, póki masz taki czas. Potem już nie będziesz miał tej szansy. Ale jeśli ty nie chcesz z niej skorzystać, to już się sam osądziłeś. Już się sam postawiłeś w sytuacji człowieka potępionego. To natomiast jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby czyny jego nie zostały obnażone. No właśnie, ten, który twierdzi, że nie ma żadnych grzechów, które zasługiwałyby na jakąś karę czy na jakiś osąd, jest właśnie w tej sytuacji, że on nie chce, żeby zrzucić snop światła na jego serce, na jego duszę, na jego wnętrze,
pełne złości, pełne nienawiści, pełne chciwości, pełne cudzołóstwa, pełne braku szacunku do rodziców swoich, pełne chciwości, kradzieży, kłamstwa, no to właśnie dlatego nie chce tego, bo Jezus jest światłem. Gdyby zbliżył się do Jezusa, czyli do światła, no to tak, wiecie, jakbyście rzucili snop światła, nie wiem, na jakiś grób otwarty, w którym jest trup. No i to wygląda okropnie, tak? Już nie mówiąc o tym, że śmierdzi. No ale właśnie dlatego ludzie nie chcą zbliżyć się do światła, żeby nie wyszły na jaw ich uczynki. I to nie jest żadna tam nauka, ewolucja, wiecie, to tylko jest przykrywka, taki sztafaż, żeby po prostu usprawiedliwić się. No ja wierzę w naukę, wierzę w ewolucję, Boga nie ma. To nie jest, że ty wierzysz w naukę i w ewolucję, bo ewolucja nie jest naukowa. Ty wierzysz po prostu w to, że unikniesz kary i chcesz nie myśleć o tym, że taka kara nastąpi, że osąd nastąpi, że będziesz sądzony ze swoich grzechów, ze swojego zła i zostaniesz potępiony. I dlatego wolisz w ciemności, żeby nie zostały, wolisz ciemności, żeby nie zostały wyświetlone twoje złe uczynki, twoje grzechy i twoje po prostu zepsucie. Więc nie tłumacz się ewolucją. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby czyny jego zostały ujawnione, że są dokonane w Bogu. No właśnie, w świetle byłoby widać, łatwo byłoby rozróżnić, kto jaki jest. Więc lepiej siedzieć w ciemności, nie zbliżać się do tej Biblii, do tego Słowa Bożego, która po prostu naświetla, oświetla każdego człowieka i pokazuje, jakim on jest. Masz szansę. Wszyscy jesteśmy źli i zepsuci. Ja też jestem. Ja przyszedłem do Jezusa kilkadziesiąt lat temu. Byłem ateistą przez od wieku 14 lat, kiedy byłem, oczywiście urodziłem się w domu katolickim, byłem katolikiem, tak jak wszyscy, mam pierwszą komunię świętą i tak dalej. Aż w wieku 14 lat, obserwując kościół katolicki, obserwując mój własny kościół, ludzi, którzy tam chodzili do tego kościoła i nie byli tacy, jak deklarowali w kościele, albo jak wyglądali na pobożnych i świętych w tym kościele, potem żyli swoim życiem pełnym zła, złości, zepsucia wszelakiego. Jak ja widziałem tą hipokryzję, tą obłudę, no to w wieku 13-14 lat, jako zbuntowany młody człowiek, postanowiłem, że nie będę w to wierzył dłużej już ani chwili i zostanę ateistą. No oczywiście znalazłem sobie tam jakieś książki o ewolucji czy o UFO, bo jakoś próbowałem wytłumaczyć sobie istnienie życia na tej ziemi, a że ewolucja nie wydawała mi się nawet wtedy jako nastolatkowi racjonalnym wytłumaczeniem tego życia, powstania życia na ziemi, więc pomyślałem, że łatwiej to wytłumaczyć jakimś UFO, które tam przyleciało z kosmosu, tutaj zaszczepiło życie albo jakoś tam, coś tam jakoś. No i tak było do wieku 20 lat, kiedy pojechałem na obóz młodzieżowy z duszpasterstwa akademickiego organizowany i tam młodzi ludzie, katolicy świeccy, choć nie tylko katolicy, bo też i byli tam ludzie z innych kościołów protestanckich, ale to było pod egidą jakby duszpasterstwa akademickiego. Tam narodziłem się na nowo. Tam narodziłem się na nowo. Tam dostałem nowe serce, nową duszę, nowe myślenie. Zmieniły się wszystkie moje priorytety i wtedy właśnie otwarły mi się oczy. Wtedy to był ten moment światła, które rzuciło snop jasności na moje życie. Ja zobaczyłem wtedy, kim ja byłem wcześniej i zobaczyłem, jak ja byłem wtedy zakłamany i obłudny, mając lat kilkanaście, a wydawało mi się, że to ja jestem w prawdzie. Wszyscy inni się mylą. Dopiero wtedy zobaczyłem, jaka jest prawda i to mnie olśniło. Po prostu wszystko to, co do tej pory, w co wierzyłem, jaki byłem, zanegowałem, bo widziałem, jakie to było po prostu prymitywne, głupie, płaskie, nędzne. No głupie, no po prostu. Żyłem jak głupi człowiek. I wtedy dopiero otwarły mi się jakby umysł na poznawanie w ogóle prawdy Boga i zobaczyłem też wspólnotę taką prawdziwych, pobożnych ludzi, którzy młodych, studentów głównie, którzy żyli po Bożemu, w tej prawdzie. Zazdrościłem im tego, no bo oczywiście zostałem członkiem tej wspólnoty też. Naprawiłem wiele szkód, które wyrządziłem ludziom. Przeprosiłem też rodziców za wiele nieposłuszeństwa z mojej strony i hardego takiego buntu młodzieżowego, nastoletniego.
Dyrektora szkoły też sporo nabroiłem w szkole. Poszedłem do niego, myślałem, że spadnie z krzesła, jak mnie zobaczył. Pierwszy raz chyba widział takie zjawisko. Poszedłem pogadać z kolegami moimi, takimi najbliższymi w tamtym czasie. Ci też o mało co nie spadli z krzesła, ale powiedzieli, że nic się nie martw, wszystko jest ok. Gdzieś po pół roku maksymalnie to wszystko ci przejdzie. Nic się nie martw, to przechodzi. No nie przeszło mi ani po pół roku, ani po 40 latach. Dalej jestem człowiekiem wierzącym w Boga i niech tak zostanie. I wam też życzę, żebyście się narodzili na nowo. Bo Biblia nie pozostawia złudzeń ani innej możliwości. Musicie się narodzić na nowo. Musicie się narodzić z góry. Musicie się narodzić z Ducha Świętego. Nie wystarczy, żeście się narodzili z ciała, jesteście ciałem, żyjecie przez te 70-80 lat. Niektórzy nawet nieźle się potrafią urządzić na tym świecie. Ale pomyśl i urządź się w tym przyszłym świecie, w którym nie będziesz żył 70-80 lat, ale 70-80 milionów lat. No, nieskończoność jest niewymierna. Nie potrafię tego określić liczbą. Tam spędzisz swoją wieczność. Tu cię to decyduje. Potem już nie będziesz miał wyboru. Potem już będzie tylko sąd, tak jak tu jest napisane. Jeżeli ty teraz odrzucasz Boga, to w zasadzie już teraz się skazałeś. Już teraz się osądziłeś. Nie czyń tego. Nawróć się. Oddaj Bogu swoje życie. Posadź Go na tronie swojego serca. Zdetronizuj samego siebie. Okej, będziesz drugi, a Bóg będzie pierwszy. Ale wtedy zyskasz życie wieczne. I unikniesz potępienia wiecznego. Tego ci życzę, kimkolwiek jesteś słuchaczu. Niech cię Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Halo? Tu telefon zaufania. Jeśli jesteś w depresji lub masz problem, z którym się zmagasz, może nauk, jesteśmy gotowi pomóc ci znaleźć rozwiązanie. Zadzwoń. Będziemy się modlić z tobą i o ciebie. Razem. Jeśli przeżywasz kryzys, też wiary, służymy rozmową. Jezus Cię kocha. Założyliśmy ten telefon właśnie po to, aby to hasło nie było tylko pustym sloganem. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał?